Dogadają się z talibami. Biden nie ma wątpliwości. Joe Biden, jestem pewien, że Chiny spróbują wypracować porozumienie z talibami. Chiny mają prawdziwy problem z talibami, ocenił znak zapytania prezydent USA Joe Biden. Jego zdaniem, Chiny spróbują wypracować porozumienie z talibami po tym, jak przejęli władzę w Afganistanie 15 sierpnia. Prezydent USA zapytany, czy obawiał się, że Chiny będą finansować islamskich powstańców, Biden powiedział dziennikarzom, Chiny mają prawdziwy problem z talibami. Jak Pakistan, podobnie jak Rosja, podobnie jak Iran. Wszyscy próbują dowiedzieć się, co oni robią teraz. Stany Zjednoczone i G7 zgodziły się koordynować swoją odpowiedź wobec talibów i zablokowały im dostęp do rezerw afgańskich, z których większość znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Ale eksperci twierdzą, że dźwignia ekonomiczna zostanie utracona, jeśli Chiny i Rosja zapewnią talibom fundusze. Co stało się w Afganistanie? 15 sierpnia talibowie przejęli władzę nad Afganistanem, zdobywając stolicę tego kraju, Kabul. Z portu lotniczego w tym mieście zorganizowano wielką ewakuację personelu dyplomatycznego, zagranicznych przedstawicielstw i obywateli państw z całego świata. Z kraju usiłowało uciec wielu Afgańczyków, którzy boją się mieszkać w państwie rządzonym przez islamskich fundamentalistów. Tysiące osób chcących opuścić kraj gromadziło się na lotnisku i w jego okolicach. 30 sierpnia szef dowództwa centralnego USA CENTCOM, generał Kenneth Heath McKenzie ogłosił zakończenie wojskowej misji USA oraz akcji ewakuacyjnej w Afganistanie. Ostatni amerykański samolot transportowy C-17 odleciał z lotniska w Kabulu o godzinę 23:59 czasu lokalnego. Mimo to, Waszyngton jak i inne stolice będą nadal zabiegać o wydostanie z kraju Afgańczyków, dla których rządy talibów są bardzo poważnym zagrożeniem. We wtorek talibowie ogłosili powstanie rządu tymczasowego. W skład gabinetu weszło wielu doświadczonych i wysoko postawionych przywódców Talibanu. Premierem ma zostać Mullah Muhammad Hasan Akhund, bliski współpracownik najwyższego przywódcy talibów, Mullah Haibatullaha Akhundzadeha. Na stanowisko wicepremiera wyznaczono Mullah Abdullah Hani Baradara, przywódcę politycznego skrzydła ruchu, a obowiązki ministra spraw wewnętrznych pełnić ma Sirajuddin Haqqani, który kieruje sprzymierzoną z talibami grupą bojowników odpowiedzialną za jedne z najbardziej krwawych zamachów w Afganistanie w ostatnich 20 latach. Organizacja Haqqani uznana została przez USA za grupę terrorystyczną. A za pomoc w schwytaniu Sirajuddina Haqqaniego FBI oferuje $5 milionów.